Piotrek, twój temat. Najsłynniejsza okładka XXI wieku. Naprawdę, no, tak, taka jest prawda, proszę państwa. Aż się wstydzę, że na początku mi się nie podobała. Bo ja myślałam, że jak Vogue, to będzie pięknie, w łazienkach albo na tle Warsaw Spire. Ale teraz wiem, że to jest genialne. No, ja mówię poważnie. No genialne, właśnie, naprawdę. Jest... No bo takiej dyskusji nie było. Małgosia Bela u nas na kanapie. Rzadki gość, bo jeszcze do niedawna mieszkający we Francji, ale już teraz w Polsce. Editor at large polskiej edycji Vogue'a. Małgosia, od razu musimy wyjaśnić, co to znaczy. Co editor to znaczy at large? Tak. Editor at large w dosłownym tłumaczeniu oznacza redaktor na wolności, a tak de facto to oznacza, że jestem redaktorem naszej edycji polskiego Vogue'a, który, no, ja bym to nazwała bardziej ministrem spraw zagranicznych, ale mój szef Filip Niedenthal nazywa mnie szarą eminencją Boga. I jakby ja nie wiem, czy Państwo widzą, ile lat staraliśmy się dopasować design naszej kanapy do marynarki Małgosi Beli, ale się udało. To trafiliśmy tak w punkt, że bardziej się nie da. Ale zaznaczmy, że nie umawialiśmy się na to, to po prostu ale spontanicznie wszystko Małgosiu, wyszło. Tu jesteś stojąco, ale teraz siedzącą okładką Vogue'a na tym tle. Naprawdę, dziękuję. To idealnie. Ale powiedz o tej okładce, no bo to naprawdę jest ogólnonarodowa debata, czy to tak ma wyglądać i część, bo ja przyznaję, to były moje kompleksy, bo ja pomyślałem, Vogue, no to musimy tę naszą piękną Polskę pięknie pokazać. Po prostu. Szczerze mówię, że ja tak. Teraz zachwycony, ale jak zapadła decyzja, ale że to... tak ma być? Decyzja zapadła. Zatrudniliśmy fotografa, który jest światowy i słaby artystą i naszą ideą jest tak, że jeśli pracujemy z takimi ludźmi, to pozwalamy im robić to, co chcą. Oczywiście moim zadaniem było pokazanie Juergenowi Warszawy i różnych miejsc takich, które nam się podobają, które my uznajemy za symboliczne, czy nawet fotograficznie patrząc na to graficzne. Ciekawe. Ale Małgosiu, przepraszam, ale jak Juergen powiedział, Małgosiu, powiedzmy na tle Wołgi, na tle Pałacu Kultury. Teller, taki naprawdę kultowy fotograf, ale też uważany za takiego fotografa, myślę, fotograf brzydoty, tak? Bo on no właśnie... Tak. Ale nie wiem, czy czytałaś ale jak on wpadł na ten pomysł, to od razu wiedziałyście, kurczę, to jest okładka, no nie, no czy sugerowałyście... No to jest wspólny pomysł, bo to trzeba powiedzieć, że Wołga, nie wyszła od Juergena, tylko jest naszym... Czarna Wołga. Czarna Wołga jest naszym dodatkiem. Wołga to chodzi też o jakąś grę słów. No, ta okładka działa na wielu poziomach. Ma poczucie humoru, jest ironiczna, ale też działa na takim czysto fotograficznym poziomie, jest po prostu bardzo graficzna i rzuca się w oczy, jest oryginalna i nie patuje glamurem ani seksem i wydaje mi się, że to jest jej siłą w tym momencie. Zgadzam się. Od razu ci powiem, bo chcieliśmy cię zapytać o dane dotyczące sprzedaży. Przeprowadziliśmy badanie w mikroskali. W naszej firmie, na Wiertniczej, 120 egzemplarzy się sprzedało w ciągu 2 godzin. Słuchaj, 5 razy pani, która sprzedaje gazety, musiała dzwonić z prośbą o kolejną dostawę. No tak. 5 razy w ciągu jednego dnia dowożono egzemplarze. Słuchaj, wypadało się na mieście, przynajmniej w Warszawie, pokazać z gazetą pod pachą, więc już wydaje mi się, że to jest sukces. Ale ja muszę jeszcze, wiesz, troszeczkę tego naszego show biznesu tknąć, bo faktycznie wielkie wydarzenie. Bardzo długo mówiło się o tym, że będzie polska edycja Vogue'a, ale że jeszcze jest za wcześnie, że nie ma takich reklam. Dlaczego myślisz, że to jest ten moment, żeby Vogue wszedł do Polski? Naprawdę myślę, że moment jest wspaniały, idealny. Po pierwsze myślę, że polskie kobiety, polskie czytelniczki są na to gotowe. Po drugie jest fantastyczny moment dla kobiet, bo żeby mówić o kobietach, kobiety dostały nowy, silny głos. I są dużo fajniejsze niż faceci. A to już wiemy od dawna, no ale teraz wy się o tym przekonujecie. Mamy wiele dowodów. Tak, mamy teraz na to wiele dowodów. Absolutnie. Ale jest to jakieś ważne. No, nasz Vogue jest przeznaczony dla czytelniczek bardziej dojrzałych, między 30 i zresztą dla młodych też, ale jest skierowany do dojrzałej kobiety, która lubi czytać, która się interesuje sztuką, nie tylko modą, ale sztuką, kulturą. A to jest jakiś przełom według ciebie, że Vogue może znaleźć swoje miejsce na rynku wydawniczym. Umówmy się, gazety się nie sprzedają dobrze w Polsce i gazety kolorowe, ich nakład spada. W związku z czym uważam, że jest to gdzieś odważna decyzja. Uśmiechasz się, widzę, że... Wszystko, co robimy, jest odważne i tylko jeśli jest odważny, to w ogóle ma jakiś sens bytu, bo inaczej to po co? Ale Małgosiu, bo zdjęcie to jest jedno. Mnie zaskoczyło to, o czym przeczytałem we wstępniaku Filipa Niedenthala, że wszystkie sesje są zrobione przez polską edycję Woga. To nie jest tak, bo ja myślałem, że kupuje się licencję, jedną sesję się zrobi w Warszawie, a resztę dostaliście z Paryża albo Nowego Jorku. Polskiego Woga, no przecież to o to chodzi, żeby on był polski. Nawet zerknąwszy na okładkę można to od razu zobaczyć. Muszę powiedzieć, bo zdjęcie to jest jedno. Tu są genialne teksty. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ty jesteś takim fanem pism kobiecych. Ale to jest zupełnie innego. Polska musi uzyskać odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie, Małgosiu, bo się zastanawiają i muszę uzyskać odpowiedź na to pytanie od ciebie. Jak to jest z tą Anią Rubik? Czy was trzeba było zmuszać do tego, żebyście stanęły razem na tej okładce? Czy informacja o tym, że się nie lubicie, to jest kłamstwo? Medialne kłamstwo, czy jakaś plotka tak zwana. No, bardzo się lubimy, przyjaźnimy się, jesteśmy razem na okładce Polskiego Woga. Pierwsze, to jest historyczny moment pod każdym względem. Głowy w dwie różne strony. Ojej, no to po prostu, wiesz, chodzi o jakieś graficzne... Ale wiesz, Piotrek, że ta informacja teraz trafi na czołówki gazet, to co Małgosia powiedziała. Bardzo. Przyjaźnimy się, tak. Ania była na moim ślubie, jest u mnie w domu gościem również. Właśnie się 2 dni temu widzieliśmy w Nowym Jorku na śniadaniu. A plotka poszła. No i tak właśnie... się rodzi plotka. Mnie zafascynowało to, o czym Małgosia niedawno opowiadała w jednym z wywiadów, że modą to ty się średnio interesowałaś. Jak w ogóle zostałaś modelką, jak byłaś w Nowym Jorku, to dzwoniłaś do domu, jak ci proponowano pokaz. Czy ten Versace to jest okej? Lipa. To wynikało z jakiejś ignorancji, niewiedzy, ale to jest prawda, że ja się nigdy nie wkręciłam w jakąś taką modową stronę tego. Natomiast uwielbiam fotografię, uwielbiam tworzenie czegoś od początku do końca i podoba mi się faktycznie to, jeśli można stworzyć coś, co jest na przykład kontrowersyjne, tak jak nasza okładka. Jeśli można dać głos, jeśli można się wypowiedzieć obrazem, jest to faktycznie fantastyczne uczucie i jakieś wyzwanie artystyczne dla mnie. Po 20 latach modelingu nie mogę sobie wyobrazić. Małgosiu, ale ty nie rezygnujesz z aktorstwa, mam nadzieję. Już teraz jako żona zdobywcy Oscara, Pawła Pawlikowskiego, no to rozumiem, że będziesz swoją karierę aktorską kontynuować. No twoja rola w 33 sceny z życia, wspaniała. Tak? Przepraszam. Słuchajcie, to jest wszystko przede mną oczywiście, ale ja teraz jestem skupiona na pracy redaktora. Nie będzie więcej ról? Kto wie, no, życie jest niekończącym się projektem. Ja lubię wyzwania, do których nie do końca jestem przygotowana i spontanicznie do nich podchodzę i daję z siebie wszystko zawsze. Na koniec może cytat z genialnego felietonu wspaniałej Zuzi Łapickiej. To jest cytat z Józefa Brodskiego, który może być motem też wielu portali internetowych, myślę. Dwie rzeczy są na świecie interesujące. Metafizyka i plotki. Tak. Genialny tekst i genialne naprawdę wydanie. Mówię o tekstach. Wspaniałe, brawo. Dziękuję Świetna robota. Bardzo dziękujemy, że z nami byliście. Ty chyba walczysz, Piotrek, o dożywotnią subskrypcję. Brawo za słowo. Nauczyła się Kasper Kozioł, nauka nie idzie w las. Martwię się, Małgosiu, ale to znaczy, że czasy się faktycznie zmieniają. Gratuluję Bogowi takiego wpływu. Zobacz, dziękuję za tyle miłych słów. Zobaczcie, z jaką uwagą Ania Wyszkolni i Kasia Glinka słuchały naszej rozmowy o Wogu. A myślą o metafizyce. Albo myślą o metafizyce. Dokładnie.